No cześć, siemano, z tej strony Kuba, jeden Kuba. Ze względu, że mam ponad 6000 zapałek, 6300 tak dokładnie, nagram odcinek, w którym wam pokażę, co można z nich przykładowo zrobić. W tym odcinku zaczniemy od czegoś prostego. Będziemy używali kleju introligatorskiego, który możecie kupić w najbliższym papierniczym za około 5 zł, nie jest to dużo. Jak na tak dobry klej, ponieważ dobrze trzyma, trochę dłużej schnie niż typowy klej na gorąco, ale na szczęście, gdy zasycha, jest przezroczysty, także bardzo duża zaleta. Mam tutaj taki mały domek, teraz muszę jeszcze tylko poczekać, aż wszystko wyschnie, bo jest jeszcze bardzo delikatny. Jest to już tutaj mniej więcej sklejone, taki właśnie mały domek. W przyszłych odcinkach zrobimy bardziej trudniejsze projekty, to była taka podstawa do dalszej pracy, musiałem to wam pokazać. W następnym odcinku spróbuję pokazać wam bardziej skomplikowany projekt, to jest taka na razie mała podstawa do dalszego działania. To jest pierwszy odcinek z tej serii. Zachęcam do oglądania reszty, jak tylko się pojawi. Narka.